Jestem babcią, prababcią, emerytką. Zamieszkałam w Janowicach Wielkich od 1946 roku. Chodziłam tutaj do szkoły podstawowej w Janowicach Wielkich. Jestem urodzoną tu na tych ziemiach. Jestem już w tej chwili na emeryturze. Mieszkam sama. Jestem Polakiem i emerytem już teraz, ale urodziłem się tam, gdzie teraz trwa wojna, na Ukrainie, czyli w Równym, na Wołyniu. Mieszkam w Janowicach Wielkich od 1952 roku. Przyjechałam tu jako 14 lat miałam, także zapoznałam Janowice Wielkie. Bardzo mi się tu podobało. Jestem teraz starym człowiekiem, no i mam naprawdę bardzo dobry żywot. Lubię tą starość. Bardzo lubię. Nawet lepiej lubię jak to młodość, dlatego że tam nic tylko było, no, zawsze coś było na opak po prostu, nie? Żadnych, które chciałem, żeby mi się spełniło jakieś marzenie czy coś, absolutnie nie. Teraz na starość mi się spełniło. Jestem spokojny. Serce moje bije na każdego, uśmiecham się w ogóle, życie dla mnie stoi bardzo, no to bardzo dobrze. No. Jestem prawie dorosłym chłopczykiem, 76-letnim, który po przepracowaniu tam kilkudziesięciu lat, teraz cieszy się życiem na emeryturze, oczywiście pobieram zasiłek emerytalny, bo to tak trzeba nazwać, nie emeryturę. I spędzam sobie ten czas, żeby go było jak najmniej. Bo gdy byłem dzieckiem, więc strasznie podobało mi się, abym został księdzem. No i to właśnie było moim celem w życiu, prawda? Albo zakonnikiem, lub księdzem. To był mój cel. Lecz cóż, przyszła wojna, miałem lat 16. Skończyłem szkołę podstawową. No i oczywiście chodziłem do gimnazjum i stamtąd właśnie po gimnazjum już miałem iść do seminarium, do Krakowa. Niestety, wybuchła wojna. 1939 rok. Jak wybuchła pierwsza II wojna światowa. Pamiętam jako dziecko, co się działo, jaki to był szok, to był rozgardiasz, uciekali ludzie do lasu. Ja miałam jeszcze trzech braci. Moja mama z nami nigdzie nie uciekła, została. Ten front przeszedł, nic mami nie zrobili, nic nam nie zrobili. Poszli sobie dalej. W Łodzi mieszkaliśmy na Kopernika 35, a po niemiecku to miasto Łódź się nazywało Litzmannstadt, a ulica się nazywała Friedrich-Gossler-Straße 35. Także, bo dlatego tak zapamiętałem, bo rodzice w ogóle przykładali wagę do tego, żeby dzieci wiedziały, jak się nazywają, bo podczas okupacji różnie bywało. No i przyjechaliśmy tutaj właśnie najpierw do Radomierza, gdzie mama otrzymała gospodarstwo rolne. No i tam jeszcze chodząc do szkoły już pracowałem w tak zwanej spółdzielni rolniczej, produkcyjnej. Nie? To znaczy, jak u nas to kiedyś nazywali, kochozach. Wróciłem dopiero po 10 latach do domu.
A dlaczego tak późno? Dlatego, że to wtedy, gdy mnie skierowano tam do Białegostoku, tam były te oczywiście te partyzantki. Te partyzantki były, no i ja oczywiście też do nich poszłem. No i cóż, złapano nas, oczywiście tam po jakieś pół roku. I to sobie wyrok, że się na więzienia. Także jako człowiek młody, w każdym bądź razie zbieraliśmy się. Dosyć duże grupy, chodziliśmy do lasu, zwiedzaliśmy zamki, góry. Co się tam dało, aby tylko czas zleciał. Tak samo chodziło się na zabawy. Na zabawach różnie to było. I też jakby, jakie czasy były, jak się chodziło do szkoły, na wycieczki, jak się jeździło zwiedzać. Jakie były różne problemy z dojazdami do szkoły. Zimę. Jakie zimy były, jak się jeździło na sankach. Nie było. A sanki, jak się połamały, to się jeździło na worka czy tekturze. Tego dzisiejsze dzieci nie znają. Za latami 50., 60., jeszcze 70. było naprawdę wspaniale. Ludzie się spotykali, chodzili do kina, bo pracowałam jeszcze na pół etatu w kinie jako bileterka. Popołudniami, w soboty czy w niedzielę spotykaliśmy się z sąsiadami, ze znajomymi. Były różne zabawy. A kiedyś? My za tych krychów to sprowadzaliśmy wszystkich na piedestału telewizyjnego, no, pisarzy, nie pisarzy, z filmów, nie z filmów, no, kierdziołków, nie kierdziołków, rozumiecie, którzy byli wtedy na, jak to teraz się nazywa, VIP-ami tam czy coś takiego, nie? No to chciałbym, żeby to się może odnowiło, ponieważ człowiek dużo uczył się kultury w tym momencie, nie? Tęsknię za swoją pracą, którą pracowałem, naprawdę za tą fabryką naszą, papieru to była, nie? Tam się szło jak do własnego domu, tam było życie, towarzystwo. Załadowało się ten kolender, czy ten kołobrzeg, czy coś tego, szło się na tą palarnię, prawda, tam odpoczynek był, pogadało się z ludźmi, prawda, wszyscy coś powiedzieli, zawsze było bardzo wesoło. A teraz już nie ma. Zlikwidowali tę papiernię. I po co to tak było zrobić? Tęsknię za swoją papiernię. Też jakby tęsknię za czasami, kiedy człowiek był młodszy, mógł iść, pochodzić po górach, poglądać, czy na zamek, za grzebami. Teraz tego brakuje ze względu na wiek i zdrowie. Chętnie bym cofła się o te ileś tam lat i z powrotem sobie pochodziła tyle. Kiedyś szło się na spacery, na grzyby, na jagody. Biorąc ogólnie, to nie mam specjalnie za czym tęsknić, bo to, co daje mi zadowolenie i w ogóle bycie, to mam prawie wszystko. No. Pewnego razu było takie pole, moja mama pracowała u gospodarza, a mój tato pracował w fabryce amunicji. Jak były wykopki buraków cukrowych, to było takie pole blisko tego baraku. Myśmy się wymknęli, a nie wolno nam było chodzić. No ale ja już jako najstarsza, moi bracia mali, całą czwórką poszliśmy na pole. Każdy wziął po buraku i przyszliśmy do tego baraku. Ja rozpaliłam takimi gałązkami, bo tam nanosili rodzice takich gałęzi. I rozpaliłam i te buraki oskrobałam i te buraki ugotowałam. Gotowałam te buraki w takich plastrach
i myśmy te plastry buraków jedli i ten tak zwany, u nas to nazywali taki malas. To było bardzo smaczne, ja pamiętam ten smak do dziś, tych buraków właśnie. I chętnie bym w tej chwili ugotowała i pokazała swoim prawnukom, wnukom, jak smakują właśnie te buraki. No jak to dzieci, a to było jeszcze okres świąteczny, jeszcze była choinka tam w tym domu, ubrana tam bombkami. I my bawiliśmy się w pokoju jednym, takim dużym dosyć, a starsi tam w innym pokoju, czy w kuchni, no w tej chwili dobrze nie mogę sprecyzować. I matka wchodziła, a my do tego pokoju, chodźcie tutaj. No i w końcu, za którymś razem przywołania, weszliśmy, ta nasza, my, dzieciarnia, do tego pomieszczenia nas drugiego, a w tym momencie pocisk artyleryjski uderzył w róg tego domu. Także zrobiła się straszna wyrwa, olbrzymia, ale dom pozostał. Tylko ten jeden narożnik był tam zwrócony i później, co przypominam, to jakoś potrwało, że później jakimś tam skądś siana jakiegoś wzięli, coś i tę wyrwę zatkali tym sianem. Gdy przyjechałem tutaj do Janowic, więc poznałem pewną kobietę. No i w tej kobiecie po prostu zakochałem się. Ona była panną, ja kawalerem. Byłem już takim starszym kawalerem, prawda, że miałem 31 lat. A dlaczego miałem 31 lat? Bo właśnie siedziałem w tym kiblu. No i tak to wyszło, prawda? No ale wszystko jedno, ona też nie była tak bardzo młoda, no ale te 27 miała już, prawda? Też pracowała w fabryce, no i poznaliśmy się. Poznaliśmy się tak jakby dzisiaj, a za tydzień wzięliśmy ślub. To była naprawdę szybka decyzja u nas, bardzo szybka, jeżeli chodzi o ten ślub. I to właśnie chcę powiedzieć tym naszym wnukom, że nie ma się co namyślać, tylko jeżeli kochasz, to trzeba uzupełnić te kochanie, wypić do dna to wszystko. To właśnie bym chciał powiedzieć.